Gdzie? Co jest? Dlaczego? Co ja wam zrobiłem? Nie, to są jakieś totalne pomówienia. Ja tylko chcę... Jezus Mary! Nie wiem. Nie wiem w sumie jak zacząć. Potraktujmy to jako pewnego rodzaju pamiętnik. Być może jakieś wyjaśnienie tego, co się stało i tego, co się może jeszcze w przyszłości stanie. Opowiadam ci historię, która się wydarzyła w ostatnim odcinku. Jak pewnie wiecie, razem z chłopakami, których poznałem, zostaliśmy wybrani. Zostaliśmy wybrani, byliśmy w wiosce, nastąpiło pewnego rodzaju nieporozumienie, w którym tak naprawdę, mimo że to był oczywisty żart z mojej strony, konsekwencje były tego dosłownie do przewidzenia. I chciałbym właśnie w ten sposób troszkę się wytłumaczyć i powiedzieć, że to, co się stało, jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Jacyś ludzie, którzy krzyczeli, że jestem złodziejem, że my jesteśmy złodziejami, że to nasza sprawka, że ludzie z wioski nas próbowali wygnać. Szczerze, nie bardzo się nad tym zastanawiałem, bo no po prostu uciekałem. Po prostu uciekałem. I nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co się stało. Ale wiem, że muszę się na pewno wziąć za siebie i zacząć budować dom. Nie wiem, co się stało z chłopakami. Nie wiem, gdzie pobiegli, ponieważ po tej całej sytuacji po prostu się rozdzieliliśmy, najzwyczajniej w świecie. Było to po prostu, nie wiem, w jakiś tam sposób nie do końca do opisania. Nie wiem, nie wiem szczerze powiedziawszy, jak mam to powiedzieć. Zapytacie się, gdzie jesteś i gdzie ja jestem i w ogóle nie mam pojęcia. Zostało mi tylko jakieś złoto, dwa patyki. To, co miałem przy sobie, po prostu pobiegłem, ile co sił w nogi i... Ja wam pokażę, gdzie ja jestem. Oto jest miejsce, w którym dane mi jest, do którego dane było mi dotrzeć. Na razie zrobimy to tak, natomiast mam pewien plan. I w ogóle witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard, oczywiście witam was na pięknym serwerze z Robacznego RP. Witam was oczywiście, tak można powiedzieć, po chwilowej przerwie. Będziemy sobie dzisiaj na pewno szukać pewnego rodzaju rzeczy, które pomogą mi przetrwać. Na pewno tutaj te wszystkie rzeczy nam się przydadzą. Tricapitator, o, mam też Oak Saplings, także jak najbardziej tutaj sobie zrobimy. Mam pewnego rodzaju koncept, który chciałbym zrobić, ponieważ boję się, że te osoby, które są gdzieś tam związane z tą wioską, czy osoby, które były tymi ludźmi z czerwonymi pochodniami, mogły mieć jakiś wpływ na to. To coś się może stać. Boję się troszkę o swoje życie, w związku z czym postanawiam troszkę się tutaj osiedlić. I moi drodzy, dzisiaj pierwszym naszym zadaniem będzie, uwaga, i mówię to teraz zupełnie na poważnie, zgromadzenie redstone'a. Zgromadzenie redstone'a, ponieważ slime ball'e, jak się okazało z moich badań, można powiedzieć dość mocno empirycznych, jak ktoś nie wie, co to jest empiria, to dla niego od razu tłumaczę przez doświadczenie. Wiem już, że ze ślimaków wypadają slime ball'e, które są nam bardzo, bardzo potrzebne. Będę tutaj potrzebował tych krówek, także ja sobie ich nie będę tutaj zbrać, także co tutaj, co w sumie, już nie pamiętam w sumie, co takiego
co lubią krówki, więc te krówki sobie tutaj zaraz zaweźmiemy. Po pierwsze to to, że ja bym na pewno chciał sobie zrobić tutaj skrzyneczkę. Skrzyneczka jest ultra ważna. Mamy 15 jeszcze tego, super, to mnie bardzo cieszy. Będzie tutaj początek pewnego rodzaju jakiejś takiej budowli, która będzie w dość dużej przyszłości większa. Tutaj gdzieś będę sobie też na pewno robił... O, shame. Na pewno musimy też jeszcze znaleźć... na pewno musimy też sobie jeszcze znaleźć... Pierwsze co, oczywiście węgiel, który jest na pewno ważny. Być może gdzieś go tutaj znajdę. Oczywiście modyfikacje, które są wgrane tutaj, są modyfikacjami, które również przez was zostały jakby zaproponowane, do których w sumie do których się przychyliliśmy. I tak w sumie będzie to się tutaj nam ładnie odbywać. Ja niestety mogę sobie pozwolić tylko i wyłącznie na trzymanie tego. Mam pytanie teraz takie, które być może na które być może niektóre osoby z was znają odpowiedź, bo się na przykład znają jakieś takie modyfikacje, które faktycznie pokazują, albo coś takiego. Mamy pewnego rodzaju problem, ponieważ chcemy też, żeby ten serwer był jakby troszkę miejscami, może nie tyle co non-premium, ale chodzi o to, że przez to, że my wgraliśmy na wszelki wypadek serwer, który jest non-premium, a my po prostu mamy normalnie premiumki i tak dalej, no to sprawia to niestety dość przykrą sprawę w postaci tego, że nie widzimy swoich skinów, także jakbyście mieli jakieś takie modyfikacje, którą by się po prostu fajnie wgrywało i moglibyśmy dzięki niej po prostu widzieć skiny innych, tak jak są w prawdziwości, jak są wgrane, to byłoby spoko. I byłbym wam niezmiernie, niezmiernie wdzięczny za coś takiego. Okej, okay, co tu się wypadło? Okej, okay, Fear Flint. Nieźle, dobra. O, właśnie, bo tutaj w sumie mam problem w postaci tego, że... Okej, tutaj też spadnie oczywiście, dobra. Dobra, tutaj musimy też zrobić, ponieważ mówię, dzisiaj bardzo, bardzo dla mnie istotne będzie znalezienie sobie swojego po prostu najzwyczajniej w świecie redstone'u, który będzie mi potrzebny. Zapytacie się, Shepard, ale po co ci redstone, skoro nie jest najważniejszy surowiec? Faktycznie macie rację. Dame. czy tutaj mi jakikolwiek sposób pokazuje chunki? Nie. Nie. No dobrze, sprawdźmy mapę tutaj. Mapa się jak najbardziej też buduje, także... Także będzie to niesłychanie tutaj ważne, żebym się gdzieś dokopał do jakiejś struktury gdzieś tam pod ziemią. Mamy w tym momencie, jesteśmy na poziomie chyba 50, z tego co mi się wydaje. No i dobra, zobaczymy. Mam parę tylko pochodni, w związku z czym... No, niestety albo niestety będzie... O Jezu, znowu. Po to zrobiłem to tylko i wyłącznie tą cholerną... No nie, no żeż do jasnej cholery, że też... się wkopałem w takie jakieś miejsce niefortunne, do żeż do szkija świeczki pana naszego... tak. Muszę bardzo mocno, szybko znaleźć i żelazo, i wszystko co mamy, ponieważ... O... Czy tutaj się... Nie no... Cave layers... No nie... w pewnego rodzaju jakieś... tutaj rzeczy, które mogę widzieć, albo których mogę bądź też i nie widzieć, no... sprawiają, że tak to właśnie wygląda. Być może jeszcze gdzieś w świecie znajdę jakąś wioskę, której będę mógł przekazać swoją... tajemną wiedzę, którą posiadłem, albowiem, jak może wiecie, albo i nie, jest tylko trzech bogów na tym świecie, trójka bogów na tym świecie, ciemności, równowagi i światła, nazwijmy to tak w skrócie, opowiadając wam troszkę bardziej na temat lore. I każdy z nas jest wybrańcem, każdy bóg może mieć tylko jednego wybrańca. I ja wiem, czyim wybrańcem jestem. Być może kiedyś wam powiem, ponieważ w tym momencie jest to tajemnica, natomiast ta tajemna wiedza, którą daje mi mój Bóg, jakby sprawia, że jestem troszkę bardziej
pojętym, tudzież bardziej no, w jakiś tam sposób. Wiedza, którą powinienem posiąść, została mi udostępniona w bardzo, bardzo szybkim czasie i wcale się, a wcale tego nie boję. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to niebezpieczne, ale nie. Ja wiem, co robię i myślę, że wybraniec to wybraniec. Zresztą, jak pewnie wiecie, nie za bardzo mamy wpływ na nasz los. Ale nie jest w tym momencie kwestia, którą chcę poruszać. Na pewno kwestia, którą chcę poruszyć, jest to, że potrzebuję na bardzo pilne tutaj craftinga. Potrzebuję i jeszcze to wszystko sobie pozamieniać. Potrzebuję sticków. Potrzebuję to wszystko, może nie wszystko, może tyle sobie zrobimy. 40 pochodni, myślę, że to jest git. I niech mi się to przepala. Nie. Nasłali to ci ludzie. Szczerze powiedziawszy, dawno nie widziałem żadnego tu potwora tutaj. No ale mniejsza, nie jest to ważne. W każdym razie na pewno tam się przyda. Przyda mi się też jedzenie, którego nie mam. To wykorzystam w ostateczności. Cholera, chciałem pożyczyć jeszcze od tamtych... No tamtych mieszkańców wioski jednego ziemniaczka, żebym mógł po prostu rozwinąć swoją plantację. Aczkolwiek nie jest to chyba do końca możliwe. Nie było to do końca możliwe. Być może trzeba było słuchać moich kolegów, ale no cóż. Stało się, nie ma co płakać. Musimy to po prostu... O, szczerze bym słyszał to, co chciałbym usłyszeć. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście bardzo byłoby fajnie znaleźć jeszcze przy okazji oczywiście redstone, który jest ważny. Zapraszam również na wizje lokalne, można powiedzieć, na żywo. Tak, Twitche albo streamy w zasadzie tam. Bardzo fajna sprawa. Bardzo przydatna sprawa na pewno. No rzecz. Gdzie to jest? Nie ma tutaj możliwości żadnej, żebym tutaj jakoś zdobył. Bardzo. O, ostatni. Zajmijmy na poziomie 29. I moja tajemna wiedza podpowiada mi, że na tym poziomie mogą znajdować się cenne skarby, na które bardzo chciałbym się połasić. Bardzo by mi zależało jednak, żeby to zrobić. Proszę. O. O. Jest i miejsce. Nie wiem, czy to jest to miejsce, do którego dążyłem, ale... Ale na pewno będzie to coś przydatnego. Ja tu... Gdzie z koniec wyskoczyłem? A, stąd. Dobra. Po pierwsze, żelazo. Musimy tutaj zrobić sobie podziemną bazę na 100%. I zdać tutaj na przepalanie sobie tego. Dej. W ogóle mam też problem jak coś jeszcze z shaderami. Nie wiem czemu, nie chcę się po prostu najzwyczajniej w świecie wgrać. Zawieszę mi się w momencie, w którym po prostu wchodzę tam w opcjach Optifine'a, że do tego jakby folderu, czy jakby tam opcji shaders. I po prostu mi się najzwyczajniej w świecie zawiesza. Dobra, muszę sobie tutaj zaznaczyć waypointa. Baza 1. Save. Close. I tak, tutaj będę potrzebował troszkę sobie tu powiększyć i zacząć mój wydobywczy żywot. Po to właśnie to zrobiłem, żeby tutaj postawić piec, a z tegoż właśnie piecyka to tutaj walnąć. Surowiec do budowy. Jak najbardziej. Też muszę uważać, ponieważ słyszałem, że w tej krainie grasują jeszcze inne zwierzęta niż jakieś zombie. Zombie to tam jest nic. O. O. Złoto!
Zapowiada się bardzo dobrze. Gdzie tu możesz wyskoczyć? To jest normalne zejście. Mam nadzieję, że nie. Bo ten... cholerniku jeden. Dobra, to oczywiście wydobywamy tylko i wyłącznie takim. Dobra, nice. Złoto się też przyda, ponieważ myślę, że no, kolejki się same nie zrobią. Kto oczywiście wie, o czym mówię, ten wie. A kto już wie, co mają nam, co mam na myśli przez łączenie kropek, nieistnienie albo ukrycie się i redstone, powinien doskonale wiedzieć. Każda osoba, która napisze mi właściwą odpowiedź, co chciałbym zrobić, dostanie serduszko, ale ja nie będę zdradzał. Ja coraz więcej słyszę tutaj tych potworów. Najgorsze jest to, że ja boję się, że mi zabraknie tutaj jedzenia. Jak mi zabraknie jedzenia, to jest kaplica murowana. Dobra. Tutaj cykens i proszę się tu ładnie przetapiać. Proszę mi również dać tu, bo potrzebuję takiego drewienka i potrzebuję sobie zrobić tak. Aha. I potrzebuję po prostu tutaj dać wszystkie jakieś rzeczy, które się być mogą po prostu powtórzyć. I dać, w razie gdybym je stracił, to żebym miał, wiedział gdzie iść. To jest, co to jest? To jest... Silver ore. Oh. Silver ore? Zaraz. Silver ore. Aha. Ja mogę zrobić z tego silver sword, tak? O. Undead. O. A to jest akurat ciekawe. To jest akurat ciekawe. Czy byśmy może sobie zrobić taki mieczyk? Ej, w sumie to byłoby całkiem ciekawa sprawa. Całkiem ciekawa sprawa. Dobra, nieważne, za ten czas postarajmy się tutaj wyeksplorować. Z tego co widzę tutaj byłoby się najlepiej wkopać. Ojej, kujej, kujej. Myślisz, czy gości, żeście boję w jakikolwiek sposób? Mordo. O Jezus! Nie, 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 nie to chciałem. Dobra. Dobra, zjedzmy to sobie, bo... Ja wiem, że to mi o wiele więcej da. Ale w tym momencie ważne jest to, żeby powydobywać rzeczy, które są mi najbardziej... najbardziej przydatne. Widzę się tam zombie, jak boję się tylko, żeby nie napotkać jakichś innych stworów. To jest kopalnie, bo jeżeli tak się stanie, to... Może być bardzo ciężko. Może być bardzo ciężko. I myślę, że ten... srebrny miecz bardzo mi się przyda. Z uwagi na fakt, że potrzebuję strasznie dużo tego. Będzie dużo przetapiania. Natomiast na pewno przyda mi się to z uwagi na... ten... O! O nie! O nie! O to byś ty. Dobra. Nieważne. Po prostu chodźmy tędy. Tu. Dobra. Gites. Majonez. I w sumie to byłby naprawdę bardzo spoko opcja. Możemy sobie tutaj to walić, żeby mi tutaj nie ten. I przeróbmy to sobie. Przeróbmy to sobie, bo to może być po prostu dobrym pomysłem. Nam się nie przyda. Kurde, mogłem zostawić na górze niektóre rzeczy, no ale już... Freak it! Dobra. Silver ingot i postarajmy się zobaczyć, co tam dalej będzie. Co to dalej będzie. Dobra. Weźmy sobie to. Weźmy sobie to. O Jezus, to jest straszne dźwięki. Nice! Dobra, daj mi teraz to i przetapiaj od razu. Dobra, tu wdupimy to całe, bo już pewnie znajdę gdzieś po drodze. Jak to w ogóle wygląda? Aj,
no całkiem nice. Zobaczymy, jak to będzie się spróbowało faktycznie z nieumarłymi. Mam nadzieję, że teraz już nieumarli nie będą mi strachem i będę mógł się z nimi spokojnie tutaj napinkalać. Myślę, że moje surowce pozwalają mi na to, żebym sobie już odłożył powoli swój swoje kamienne kilofy i przerzucił się już bardziej na żelazne, z uwagi po prostu na fakt, że będzie to wygodniejsze na pewno i fajniejsze. Mam tylko nadzieję, że mówię, znajdę ten redstone, bo redstone będzie mi dzisiaj bardzo mocno potrzebny. Dobra. Ironowy i idziemy. Idziemy w bój. Bo jest tylko to jedzenie, mam nadzieję, że cokolwiek. Jak nieco będę musiał zmuszony niestety do jedzenia tego zatrutego mięsa. No cóż, niestety, wybrańcy tak mają. Moi drodzy wybrańcy tak oto właśnie mają. No nie to chciałem, ale już tutaj, dobra. Dobra, co tutaj jest? Dzień dobry. Redstone, dobra, jest i moje wybawienie. Jest i dokładnie mój cel dzisiejszej podróży w podziemia i zrobienia i zaczęcia robienia mechanizmów, które będą pewnego rodzaju. O Jezus. Tak, ja nie lubię gravela. Boże, przynajświętszy. To jest coś absolutnie paskudnego. Nie polecam. Strasznie, bardzo. Dobra, czy tam coś pod nim jest? Jest, dobra, najważniejsze. Także żebym tak. Minecraft weteran, że bardzo. Tylko potrzebowałbym tego. Dobra. O, jeszcze. O, wiedziałem! Haha! I tam jeszcze mamy. Dobra. Dobra. No, mamy 17. No o, miałem powiedzieć, że wolałbym więcej, no ale. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wow, w ogóle ta kopalnia jest strasznie bogata w wszelkiego rodzaju surowce, już 27. Ja bym ze staka się najbardziej cieszył. Stak to jest moja. Słyszycie, gnojku? Stak to jest mój cel na dzisiaj. Żeby zrobić mój plan, żeby zrobić to, czego. Być może bałbym się. Najfajniej byłoby też zrobić w sumie. Dobra. Najfajniej byłoby. Boję się, że ten gdzieś tutaj ten głupi spider mi tu zejdzie i zaraz będzie katastrofa jakaś. Dobra. Dobra, 12 poziom, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Okej, dobra. W każdym razie, fajnie byłoby znaleźć diamenty, ponieważ tu do enchantu to byłby coś totalnie. Na tym etapie gry już coś totalnie, totalnie fajnego. A przydałby mi się, ponieważ potrzebuję tego, to na Silk Touch. Jak dalej ktoś nie rozumie, o czym mówię i co jest moim to. Ooo! Dobrze, będzie dzisiaj stack. Co tam się dzieje? Czy ja usłyszałem szczura, czy usłyszałem coś innego? Jezus Maria, to jest tyle lawy. Ja się boję, że tutaj zaraz będę kopał pod siebie i tak się to skończy. Dobre? O! Okej, dzień dobry. Dzień dobry. Lawa. Lapis lazuli! To się mi bardzo. Patrz. O, a tutaj co jest? Dobra, o! Tak! Lapis lazuli. To jest coś pięknego. Pewnego rodzaju praktyki nekromantów, które są mi znane. Pewnego rodzaju transmutation table będzie używane. O Jezus Maria, już prawie dwa staki. Tak, dokładnie tak. Będę mógł sobie pozwolić na bardzo duże i fajne budowle. Natomiast lapis lazuli jest niezwykle wartościowym. Wartościowym. Gdzie to jest? Wartościowym surowcem. Z uwagi na fakt. O Jezus. Nie tu chciałem. Z uwagi na fakt tego, że jest
po prostu w niektórych kręgach, że tak to delikatnie i grzecznie ujmę, jest po prostu drogi. O, nie! O, żeż ty w duszę. Ale dobrze. Najważniejsze to to, żeby zatroszczyć się teraz o swoje... o swoje po prostu, no, bezpieczeństwo. I tak... zamierzam na pewno zrobić. Stamtąd przyszliśmy. Tutaj też byliśmy. A żelazo sobie... Tak, żelaza też by był spoko. Mam dopiero 3. Także musimy się zabrać, ponieważ to jest tego, co mi się kojarzy. No węgla to mamy już. Jezus! Au! Ej, nie, nie bij mnie! O! Raw meat. O! A co to jakaś duża sala? No tak... ogr? To był gdzieś? Jakby coś tu się stało niedobrego. Szukam teraz tych, tak podświadomie trochę. No to mi nie jest aż tak potrzebne to srebro, no ale weźmy już i treadstone i żelazo. To jest najważniejsza sprawa, żeby zacząć w jakikolwiek sposób. Nie chcę za bardzo, chociaż w sumie możemy sprawdzić, co tam jeszcze się kryje w gąszczu, który jest gdzieś obok mnie. Mam nadzieję, że nie ma tu jakiejś bazy wypadowej tych... O. Przepraszam! O! Prawie umarłem. Ha. Dobra, ale mamy tutaj jakąś strukturę chyba wygenerowaną, tak mi się wydaje. Bo ja tego na drewno na pewno nie dawałem. Tak. Kopalnia. Kopalnia. O tak. Kopalnia. O tak. Bella ciao, jak to mówią starzy górale, i myślę, że troszkę jednak tutaj zostanę, żeby pokopać, zobaczyć, być może coś jeszcze zdobyć. Najfajniej byłoby zdobyć jednak siodło, bo siodło mi się przyda do nieco innych rzeczy. A jakich? No to może zostawię dla siebie, żeby nie wszystkiego spoilerować. I moi drodzy, mi się wydaje, że to byłby na właśnie dokładnie w tym momencie idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Wam bardzo, bardzo przeserdecznie dziękuję. To był kolejny odcinek z Minecrafta Rubasznego RP. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Możecie pisać, jakie jest wasze przewidywania co do tej serii i tak dalej. Ja muszę bardzo złożenia. Trzymajcie się, no i pa, pa!